Hej kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w filmiku, o który bardzo często mnie pytacie i muszę wam powiedzieć, że nagranie tego filmiku to jest po prostu hardcore. Dlatego, że jeżeli chodzi o wyprawkę, mam tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I mam tutaj mamę jako moją asystentkę, jako mojego pomocnika i po prostu przynosi mi tutaj do pokoju Leo partiami. Czyli najpierw zaczniemy od ciuszków, jakichś tam dodatków, kocyków, pościel, laktatorów, smoczków, butelek, bo będzie tego naprawdę dużo. Także jeżeli macie chwilkę wolnego, interesuje was tematyka wyprawkowa, to zapraszam was serdecznie do oglądania, moi drodzy. No u nas już, że tak powiem, mało czasu zostało, ponieważ u mnie już za 30 tygodniem już jestem, także mało czasu zostało. Myślę, że już prawie wszystko mamy. Pokażę wam też trochę ciuszków, nie będę pokazywać wszystkiego, no bo jak wiecie, pajacyki, bodziaki, tego jest mnóstwo. Przyniosłam wam po prostu tylko kilka, tak żebyście mogli może się czymś zainspirować, coś ode mnie tutaj podejrzeć. Ja sama uwielbiam oglądać filmy wyprawkowe, filmy dla noworodków, dla niemowlaczków, dla maluszków. Uwielbiam. Dobra, startujemy, bo myślę, że podzielę te filmy wyprawkowe na dwie części i to będą części totalne miszmasz, czyli troszkę w jednym filmie wam pokażę, troszkę w drugim. Nie będzie to jakoś zrobione tematycznie, że wiecie, to wam pokazuję na przykład mebelki i ubranka, zabawki, pościele. Nie, po prostu totalny miszmasz, żeby było kolorowo i ciekawie. Zaczniemy od jakichś tam ciuszków, jakichś tam ubranek, śpioszków, bodziaków. Słuchajcie, ja też nie przesadzałam z tymi rzeczami, ponieważ jeżeli wiecie, mam już synka, który ma 3 latka i już wiem, jak to było w przypadku Leo, że po prostu troszeczkę za dużo się tego kupiło. Także tutaj jakoś troszkę, wydaje mi się, zdrowy rozsądek zachowałam. No i oczywiście, bez czego nie możemy się obejść, to są tak zwane śpioszki, tak zwane pajacyki. Tutaj przyniosłam wam na przykład taki śliczny, już z niektórych rzeczy pozrywałam metki, dlatego że zabieramy się z mamą za pranie już ubranek dla malutkiej. Także pierwsza rzecz, no to oczywiście pajacyki, śpioszki, warto o tym pamiętać. Tutaj też przyniosłam wam jeszcze takie, wyglądają tak, bardzo ładny motyw. Śmiałam się, że z różem nie będę przesadzać, ale muszę wam powiedzieć, że dość dużo różowych rzeczy jest, ale to jest taki ładny róż, taki sympatyczny, delikatny, pudrowy. Także kolejna rzecz to takie oto, proszę bardzo, taki oto pajacyk. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie, tutaj mam w ogóle budki. Budki, które już kupiłyśmy dawno temu z mamą. I one, słuchajcie, są od Lori Ashley. I były przecenione, fajna w ogóle cena, z 27 zł na 13, zobaczcie jakie piękne. Także takie buciki malutkie i mam nadzieję, że również jej się przydadzą. Jeżeli jesteśmy przy bucikach, zobaczcie jakie ostatnio w H&M-ie dorwałam piękne mokasynki. 16 zł kosztowały, zobaczcie, no coś pięknego. Złote skarpetki, mokasynki, będzie sobie takie miała, fajne. Kolejna rzecz to są takie kapciuszki, zobaczcie, kapciuszki też piękne, urocze. Ja się tak w ogóle cieszę, że mogę kupować takie rzeczy dla dziewczynki, no bo przez te 3 lata cały czas takie chłopskie rzeczy kupowałam i zawsze marzyłam, żeby kupować rzeczy stricte dla dziewczynki, także będę mogła zaszaleć. Lecimy dalej, co my tu mamy? Też na samym początku, jak się tylko dowiedziałam, że będzie to dziewczynka, poleciałyśmy z mamą właśnie do TK Maxa, no i stwierdziłyśmy, że coś musimy kupić, coś różowego, no i wybrałyśmy takie oto skarpetki. Zobaczcie, jakie piękne, jakie słodkie, do sukieneczek, jak ta lala. Także skarpetki, takie piękne, też od razu kupiłyśmy. Dobra, i pokażę wam tak mniej więcej, co tutaj wam przygotowałam. Takie fajne ala leginsy, ala getry. Super, do tego po prostu bodziak, skarpetki i malutka będzie mogła sobie leżeć. Śliczne są w ogóle, zobaczcie ten motyw kwiatków. Coś pięknego. Dobrze, lecimy dalej. Ostatnio odwiedziłam też Reserved i były naprawdę fajne promocje, także polecam wam zaglądać do Reserved na ten dział dziecięcy. Takie oto bodziaki kupiłam i naprawdę ceny świetne, jakość też fajna. Prezentują się tak. Patrzcie na to, to jest w ogóle hicior.
Zobaczcie na te spodenki. Spodenki są ekstra, naprawdę. Bardzo mi się spodobały, coś innego, coś fajnego. Także takie spodenki. Tutaj już zdecydowanie coś na lato. Takie, proszę bardzo, piękne, miętowe, w króliczki, wielkanocne. I tak, no tak jak mówię, nie pokazuję wam tego wszystkiego po kolei, no bo... I nie pokazuję też wszystkiego. To nie znaczy, że jak pokazuję wam spodenki, to nie mam zapasu białych bodziaków czy białych śpiochów. Oczywiście, że jest, ale chciałam wam pokazać po prostu, jak mnie fantazja poniosła. Ostatni mój zakup to taki dresik. Też jest przepiękny i do tego są spodenki. Bluza i spodnie, wow. Taki oto komplecik, też fajny. I on jest F&F z Tesco. No i tutaj już mamy, zobaczcie, też taki pudrowo-różowy bodziaczek z falbankami, przepiękny. Tutaj mam fajne rampery i to były razem, jako dwa. Zobaczcie, taki ramperek i do tego taki też w odcieniu brudnego różu. No po prostu super, patrzcie, ekstra. I motyw jednorożca, piękny. Koszulka, również z Reserved. Taka, w panterkowe gwiazdki. Dalej mam bluzę i to jest chyba moja ulubiona rzecz, naprawdę. Zobaczcie na tą bluzę, czekajcie. Patrzcie na tą bluzę, jest piękna, jest rozmiar 62. Ja najwięcej kupiłam rzeczy na 62, mam też troszeczkę na 56, ale zdecydowanie wolę kupić większe. Także bluza jest w rozmiarze 62 i na pewno malusi się przyda. W F&F, tak samo jak w przypadku Leosia, jak mieszkaliśmy jeszcze w Londynie, bardzo często kupowałam mu te zestawy bodziaków i te zestawy śpiochów. Super się u nas sprawdzały, także mam już taki zestaw białych, neutralnych bodziaków, śpioszków i tutaj wam pokazuję jeszcze takie. I tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć par. I prezentują się, tak? Dobra. Bo trochę miałam tylko pokazać, a widzę, że tego jest dużo. A ostatnio w Pepco też znalazłam, zobaczcie, taki piękny bodziaczek. Ze słonikami i z Reserved jeszcze mam chyba tak jedną rzecz, to też jest body, wygląda tak, i z H&M-u dwa kompleciki, pierwszy wygląda tak, jest body, są do tego takie spodenki i czapa, także wygląda to tak. I ostatnia rzecz z H&M-u, też mi się tak bardzo spodobała, to jest takie body piękne, w drobne kwiatuszki i zobaczcie, do tego są również takie spodenki. I tu mam jeszcze śpioszki, ojej, te śpioszki to też mama kupiła malutkie na samym początku, zobaczcie, takie przyjemne z chmurką. Także tego jest naprawdę dużo, więc już przechodzimy dalej, temat ciuszków. Znaczy tak, postanowiłam, że jeszcze na pewno pokażę wam troszkę ciuszków w kolejnej części. Także jeżeli chcecie obejrzeć więcej ciuszków, to na pewno druga część będzie i tam również będą, co? Będą ciuszki. Słuchajcie, cały zestaw od Whisbera. Jeżeli chodzi o Leosia, to oczywiście świetnie się u nas sprawdził Whisber, szumiący miś, naprawdę bardzo fajnie. Ja już pamiętam, jak Leoś od tych swoich pierwszych dni, jak na niego zerkał, jak się uśmiechał, jaki był szczęśliwy, naprawdę. I tutaj u nas na przykład ten szum bardzo fajnie się sprawdził, chociaż samo patrzenie na tego misia sprawiało mu wiele radości, także no nie mogło być też w tym przypadku inaczej. Stwierdziłam, że skoro malutka będzie z nami, przyjdzie na świat, no to Whisbera szumiącego misia musi mieć. Ja wiem, że wiele z was jest zachwyconych, zadowolonych, także no ja też jestem team Whisper. Polecam wam bardzo serdecznie, uspokaja dziecko, wycisza, pozwala dziecku zasnąć. Naprawdę świetna sprawa. I to jest specjalnie opracowany szum z funkcją Cry Sensor, uspokaja dzieci, ułatwia zasypianie. To jest po prostu zdobywca międzynarodowych nagród. No a jak będziemy wybierać się na spacerek, przy Leosiu już nie miałam, natomiast tym razem mam również szumiącego ptaszka Whisbert. I on też ułatwia zasypianie, ma różowy szum, idealny do podróży, dożywotnia gwarancja nawet jest, moi drodzy. Także myślę, że ten ptaszek będzie razem z malutką w wózeczku po prostu. Będziemy stosować ptaszka w wózeczku. No i nowość, muszę wam powiedzieć, że jak zobaczyłam leniwca,
na Instagramie Whisbera, no to stwierdziłam, o nie, ja też muszę go mieć. I już wam pokazuję leniwca. Leniwiec prezentuje się tak. I to też jest jedna z pierwszych rzeczy, jak dowiedzieliśmy się o ciąży, którą nabyliśmy. I muszę wam powiedzieć, że już się nie mogę doczekać, kiedy go rozpakuję. Jeżeli chodzi o tego oto leniwca, to również ułatwia zasypianie, ma różne rodzaje szumu, czułość cry sensor, to jest bardzo ważna rzecz, możemy go podłączyć oczywiście do telefonu, jest tutaj osobisty asystent, jest tutaj również monitoring snu, także naprawdę świetna sprawa, tak zwane 3 w 1, fajnie, że działa też na aplikację, także jeżeli ktoś z was ma już leniwca, dajcie mi znać, bo ja jestem nim oczarowana, jest po prostu przepiękny ten leniwiec. Także to wszystko, jeżeli chodzi o Whisbery. Wydaje mi się, że to jest świetna sprawa. Nawet na prezent, jeżeli wybieracie się gdzieś na baby shower, jeżeli urodziło się gdzieś dzieciątko, albo sami spodziewacie się takiego maluszka, no to jeżeli nie macie pomysłu na prezent, twierdzę, że Whisber, czy to miś, czy ptaszek, czy właśnie nowość, leniwiec z osobistym asystentem, to jest świetna sprawa. Dobra, kochani, teraz polecimy może z butelkami, chusteczkami, laktatorami. Ja jakiś czas temu od firmy Lovi, którą zresztą bardzo, bardzo lubię, dostałam przesyłkę i dostałam w niej 2 laktatory. Kiedyś wstawiałam nawet taki post na Instagramie. Bardzo się cieszę, bardzo dużo z was wtedy jakby komentowało, wyraziło swoją chęć do komentowania. Rozmawialiśmy tam właśnie na temat karmienia piersią po cesarce, jak i po porodzie naturalnym. I słuchajcie, mam 2 laktatory. Ja przy Leosiu, już wspominałam, nie karmiłam długo piersią i absolutnie to nie jest jakiś tam temat, wiecie, tabu dla mnie. Natomiast fajnie się u mnie sprawdził laktator z Madeli. Tym razem będę chciała wypróbować te laktatory z Lovi. Pierwszy laktator, który mam, to jest laktator elektryczny. W przypadku Leosia również stosowałam laktator elektryczny, byłam bardzo zadowolona. Natomiast ten jest świetny, jest dwufazowy, elektryczny, bardzo łatwy w obsłudze, fajnie wygląda i muszę wam powiedzieć, że już się też nie mogę doczekać i mam nadzieję, że się przyda mi i będę go po prostu mogła z powodzeniem u siebie stosować. A drugi laktator, który również mam z marki Lovi, to jest po prostu ręczny laktator. I wiem, że jest dużo zwolenników elektrycznych, dużo zwolenników po prostu ręcznych. Ten jest dynamiczny, silikonowy lejek ma, z tego co wiem, kompleksowa ochrona laktacji, 3D pumping. Także ciekawa jestem, jak u was, czy elektryczny, jesteście team elektryczny, czy jesteście team ręczny. Mam 2, zobaczymy, będę próbować. Jak to tam u mnie będzie szło. Kolejna rzecz od Lovi to są, słuchajcie, smoczki. I jakie piękne, zobaczcie, piękne są te smoczki. Smoczek, mini smoczek dynamiczny. I smoczki prezentują się tak. Oczywiście, o czym nie mogłam zapomnieć, jeżeli chodzi o mnie, to są nic innego jak wyjątkowo cienkie, białe, jednorazowe wkładki laktacyjne i tego mam naprawdę dużo. Też zróbcie sobie zapas, bo myślę, że na pewno wam się przydadzą. Te wkładki chyba były jeszcze w odcieniu czarnym i cielistym, ja mam akurat białe. Wszystkich też wam tutaj nie przynosiłam, nie znosiłam. Kolejna rzecz od Lovi to jest nic innego jak pojemnik na smoczek, wygoda i higiena. Takiego pojemniczka nie miałam przy Leosiu, więc tak się śmieję, że przez te 3 lata naprawdę dużo fajnych produktów doszło. Także taki oto pojemniczek na smoczek. Lecimy dalej. Mam dużo butelek. Wow! Ja przy Leosiu używałam butelek Avent. Przy malutkiej mam butelkę z Twist Shake'a, mam też taką fajną butelkę, pokażę wam w drugim holu. No i mam butelki od Lovi. Mam tutaj 0+, i to jest dynamiczny, antykolkowy smocz, bezpieczne karmienie piersią. I to jest butelka 150 ml na 0+. Mam też butelkę na 3 miesiące+. To jest też na 0+, i na 3 miesiące+. Także komplet butelek już zdecydowanie mam i będę sobie tutaj odrzucać. Kolejna rzecz to mokre chusteczki. Ja jestem ogromną fanką chusteczek Water Wipes. Jeżeli chodzi o małego, to naprawdę przez długi czas stosowałam u niego właśnie Water Wipes, szczególnie po urodzeniu, te pierwsze miesiące. No i tym razem nie mogło być inaczej. Zobaczcie, co jest fajnego, że Water Wipes wypuścił również takie małe, podróżne opakowania, gdzieś do torebki, gdzieś na drogę. Także super sprawa, więc tutaj mogę wam pokazać
prezentują się tak te małe. Jeżeli chodzi o chusteczki Water Wipes, dostępne są w Polsce, więc świetnie. W Anglii też były ogólnodostępne wszędzie i one mają 99,9% wody. Także prezentują się tak, a tutaj już jest to standardowe opakowanie. Najlepsze chusteczki na świecie. 60 chusteczek, bardzo lubię. Dajcie znać, czy używaliście, czy u Was się fajnie sprawdzają. No tak, 99,9 kropli wody i kropla ekstraktu owocowego. Także ja lubię, u mnie się super sprawdzają, więc mam naprawdę całe pudło, mam zapas. Jeżeli maleństwo, od pierwszego dnia Water Wipes, polecam serdecznie. Mam tutaj również zestaw do kąpieli dla malutkiej i one były dostępne, z tego co wiem, właśnie w takim odcieniu ni to wrzos, ni to błękitny i były również w odcieniu różu, ale stwierdziłam, dobra, biorę coś nieróżowego i mamy tutaj po prostu nic innego, jak taki koszyczek kąpielowy, w którego w skład wchodzi 7 rzeczy. Mamy tu ręczniczek, szczoteczkę, grzebień, nożyczki, jakiś tam termometr i to są akcesoria do kąpieli. Świetne, naprawdę, czy na przewijaczku, czy gdzieś na komodzie można postawić i od razu kąpiel, sygnał, bierzemy coś takiego. Bardzo fajna sprawa do pielęgnacji niemowląt, naprawdę super. Także linki do wszystkich rzeczy zostawiam Wam na dole, żebyście mogły sobie posurfować po internecie, posprawdzać, czego Wam jeszcze w Waszej wyprawce brakuje. Okej, kochani, mówiłam Wam już o tym zestawie z Beaba do kąpieli. Teraz stwierdziłam, że najwyższy czas pokazać Wam wanienkę. Wanienka jest od francuskiej marki również Beaba i jest przepiękna, utrzymana w takiej pięknej, delikatnej, pastelowej kolorystyce. Jeżeli chodzi też o wanienkę, to możecie stosować ją oddzielnie, czyli bez stojaka bądź ze stojakiem. Ja stwierdziłam, że ze stojakiem po prostu będzie nam wygodniej, bo pamiętam, jak było przy Leosiu, mieliśmy zwykłą wanienkę, no i niestety, ale ten kręgosłup trochę bolał i ten stojak, który później sobie dokupiliśmy, to była już nie pamiętam jakiej marki wanienka, nie był aż tak bardzo stabilny. Tutaj natomiast stabilność jest stuprocentowa. Na dole, zobaczcie, jest też takie fajne miejsce, możemy sobie położyć ręczniczek, jakieś kosmetyki do kąpieli i przydatne akcesoria. Tak jak mówię, zobaczcie, jak pięknie wygląda wanienka, jakie ma tutaj fajne wgłębienie. Jestem bardzo zadowolona i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że mamy już ją u siebie i mam nadzieję, że posłuży nam naprawdę na długi czas. Dobra, następna rzecz, którą mam, oczywiście nie po kolei, to jest nic innego jak otulacze. To są takie chusty, otulacze, które są oczywiście XXL, są duże, są muślinowe i tutaj mam akurat gwiazdeczki i takie misie z wąsami. Ta marka jest ponoć świetna, słyszałam o niej rewelacyjne opinie, że każdy jest zadowolony, także taki otulacz a la kocyk do otulania, do odbijania. Świetna sprawa. Ja tego mam naprawdę dużo. Możemy zrobić kokon dla maleństwa z tego, możemy wziąć to do wózka, przykryć dziecko. Naprawdę jest wiele zastosowań, jeżeli chodzi o otulacze, o takie duże chusty muślinowe do otulania dziecka, do przykrywania. Ja uwielbiam i polecam. Inne rzeczy, które chciałam Wam pokazać, też przyszły do mnie na samym początku, jak jeszcze nie wiedziałam, czy będzie to chłopiec, czy dziewczynka. I są to rzeczy od Lulalove, od marki, z którą ja już jestem zaprzyjaźniona naprawdę od ponad 3 lat, bo zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, pisać, jak Leoś był w brzuszku. Mamy od nich sławnego Mr. B, ulubiona, jedna z ulubionych zabawek Leosia. Mamy też od nich ręczniczki, poncho takie fajne na wakacje kąpielowe dla Leosia. A tym razem, słuchajcie, od Lulalove chciałabym Wam pokazać przepiękny cytrynowy kocyk. Jest to ekskluzywny koc. Zobaczcie, jaki piękny kolor. Koc makaronik żółty. Jest to bambusowy kocyk i jest cudowny. I jeszcze wtedy nie wiedziałam tak dokładnie, czy w kolorystyce pokoju malutkiej będzie żółty. Ale patrzcie, jak wcelowałam. Chciałam żółty i będzie pasował idealnie. Także bambusowy kocyk to jest również must have. I super sprawa, i tego nigdy dość. Tutaj mamy taki zestaw też piękny, ptaszki. Jest to kołderka, prześcieradełko, poduszka i ochraniacz na łóżko. I zobaczcie, tutaj mam chyba akurat... Co tutaj mam?
Tu mam chyba akurat ochraniacz, ale pokażę Wam na przykład, jak wygląda pięknie kołderka. Trochę poszeleszczę, bardzo Was przepraszam. O, zobaczcie. Kołderka prezentuje się tak. Jest bardzo neutralna, bo tak jak mówię, jeszcze wtedy nie wiedziałam, czy będzie to chłopiec, czy dziewczynka, ale będzie pięknie wyglądać dla chłopca i dla dziewczynki. O Jezu, ona jest mięciutka, jest taka przyjemna. Ja sobie nie wyobrażam, że to może być takie miękkie i przyjemne. Także motyw ptaszków, cudowny zresztą. Do tego tutaj szara, mięciutka strona, coś pięknego. Także kochani, przepiękna, mięciutka kołderka od Lulalove. I tu mam jeszcze taką samą poduszkę, prześcieradełko i ochraniacz, mówię ochraniacz cały czas. A to jest organizer, który zawieszamy sobie przy łóżeczku, wkładamy jakieś najpotrzebniejsze rzeczy. Ale motyw ptaszków jest naprawdę uroczy. Także dziękujemy Lulalove. Linki oczywiście znajdziecie na dole. Okej, kochani, i kolejną rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, która oczywiście jak najbardziej również należy do naszej wyprawki. Już się nie mogę doczekać, jak malutka będzie sobie tutaj spała, leżała i odpoczywała. To jest nic innego jak coś od marki Chico, czyli Baby Hug 4 w jednym. Wyjątkowy, wielofunkcyjny, elegancki sprzęt, który również po prostu, jeszcze tutaj mam, zobaczcie, wszystkie ulotki do niego, jak go, wiecie, można sobie rozłożyć, bo dziecko może i leżeć w nim, i siedzieć. Ustawiamy również wysokości, na jakich chcemy, żeby dzieciątko sobie leżało. Także też jak zobaczyłam, to wiedziałam, że muszę coś takiego mieć. Leoś miał taki czerwony bujaczek z Fisher Price'a bodajże. Albo i nie, nie jestem pewna, nie chcę Wam to skłamać. Natomiast jak zobaczyliśmy ten, to stwierdziliśmy, że o tak, na pewno chcemy taki bujaczek, leżaczek, krzesełko 4 w jednym dla naszej malutki. Jak Wam mówiłam wcześniej, ten Baby Hug może służyć jako łóżeczko z regulacją dna aż do pozycji półleżącej. Może być fajnie stosowany na krótkie drzemki w ciągu dnia. Można z niego też zrobić krzesełko do karmienia. Także z tego, co producent obiecuje, aż do 3 roku życia możemy ten produkt używać. Ma też 4 obrotowe kółka, regulację wysokości. Jest idealnym sprzymierzeńcem dla mnie i dla mojego dziecka, gdziekolwiek nie jesteśmy. Także super sprawa, szczególnie fajnie, kiedy coś będę robić, czy prasować, czy gotować. Zobaczcie, tutaj są kółeczka, także malutka będzie mogła być wszędzie ze mną. W zależności od tego, czy będzie miała ochotę poleżeć, czy będzie miała ochotę posiedzieć. Super i naprawdę to jest fajne też w nim właśnie, że są kółka, czyli tak jak mówię, możemy go przesuwać i przemieszczać się razem z nim. Zobaczcie, jakie piękne mamy tutaj zabaweczki, proszę bardzo. A tutaj też możemy robić sobie różne rzeczy. Możemy włączyć same światełko, zobaczcie, żeby malutka sobie patrzyła. Możemy włączyć, czekajcie, możemy włączyć też piosenki. O, zobaczcie, no po prostu czad, naprawdę czad, także Chico Baby Hug 4 w jednym, polecam serdecznie. Mam tu jeszcze gniazdo, gniazdko, kokon tak zwany i słuchajcie, czekajcie, zostawię sobie. Jeżeli chodzi o kokon, mam 2 kokony, podlinkuję Wam już pierwszy haul wyprawkowy, bo taki haul już na moim kanale był, tam Wam pokazuję dużo fajnych gadżetów, także zostawiam linka na dole, koniecznie zajrzyjcie, tam pokazuję Wam również kokon od Sleepy, przepiękny, delikatny i mam tu drugi, stwierdziłam, że chcę 2. Koniecznie, muszę mieć 2 kokony. Jeden będzie gdzieś tam w łóżeczku, drugi będzie u dziadku, w sypialni. Na pewno mi się przydadzą. Kokon jest cudowny i tak jak mówię, jest od marki Sleepy. Tutaj mamy groszki i ten bardzo popularny motyw kwiatów. Naprawdę popularny, ale tak mi się spodobał, że stwierdziłam, że taki kokon, takie gniazdko również malutkie się świetnie sprawdzi. Jeżeli chodzi o moje pierwsze dziecko, to jeszcze 3 lata temu mody na kokony nie było. Teraz już jest, także stwierdziłam, muszę mieć, próbuję. Najpiękniejsze kokony, zobaczcie, robi marka Sleepy. Polecam serdecznie. Dobra, słuchajcie, kolejne rzeczy od Sleepy, no to nie pokazałam Wam rożka. Rożek to jest też fajna sprawa, też się fajnie sprawdza. Nawet fajnie włożyć taki rożek do łóżeczka, otulić maleństwo i niech sobie od tych pierwszych dni tam śpi. W tym rożku, też od Sleepy, bo jakie to jest mięciutkie, jakie to jest przyjemne. Także słuchajcie, ja to rozwiążę i po prostu Wam pokażę,
jak to się prezentuje. Zobaczcie na ten różek przepiękny, no coś pięknego, kropeczki, blady różowy, te uszka, no taka mała, piękna, słodka myszka, także rożki też mają piękne, polecam wam zajrzeć. No i tak jak mówię, już jak maleństwo wróci do domku, włożymy taki rożek do łóżeczka, opatulimy dzieciątko i patrzcie, jak pięknie, jaki piękny rożek, Boże, będę się teraz zachwycać, ale ten rożek jest piękny, ja miałam cały czas go tak, wiecie, taki był złożony, nierozpakowany, no ale teraz jak go zobaczyłam, jak pięknie wygląda, także rożek również od Sleepy. Uwielbiam też te poduszki, o, Lileczka przyszła nam towarzyszyć. Uwielbiam też te poduszeczki, ta również jest od marki Sleepy i to jest misiowa poduszeczka, czy do łóżeczka, czy do wózka, czy gdzieś do kosza, Mojżesza, gdzie tam sobie wymarzycie, także taka piękna misiowa poduszeczka, śliczna. Tutaj również od Sleepy mam matę. Ja bardzo często też Leosia kładłam na takiej macie i on sobie po prostu leżał, machał nóżkami, rozglądał się, także patrzcie, jak wszystko jest fajnie pakowane. I już wam pokażę tą matę tak na szybko. Ona jest ogromna, więc nie wiem, czy zobaczycie, ale stwierdziłam, że już jak urządzimy pokoik malutki, czy już jak malutka będzie na świecie, to... Lili sobie szuka, gdzie tu się położyć. Lili... I jak już malutka będzie na świecie, to wtedy będę wam po prostu robiła więcej zdjęć, bo no to wszystko będzie w użytku. Także zobaczcie, mata jest również w takim samym kolorze, ma tutaj uszka i to fajnie by było po prostu pokazać wam na zdjęciu. Także o, jest ogromna i bardzo mięciutka i bardzo przyjemna, tak więc na pewno się u nas sprawdzi, na pewno będę zadowolona, malutkiej też będzie mięciutko, przyjemnie i wygodniej. I tak jak mówię, jak już będzie na świecie, jak wszystko będzie już w użytkowaniu, no to będę wam pewnie wrzucać jakieś relacje na Insta i to wszystko wam pokazywać. Dobra, ostatnia rzecz od Sleepy, patrzcie jak pięknie zapakowana, w ogóle te wszystkie rzeczy teraz są tak pięknie pakowane od razu na prezent i zobaczcie co ja tu mam. Już wam pokazuję, co tutaj mam za piękności. Zobaczcie, jakie w ogóle piękne mają ulotki. Śliczne. I tutaj mamy, proszę bardzo, mamy taki mały otulacz. Zobaczcie, jest czapeczka w ogóle, taka piękna. I tutaj mamy otulacz w ogóle, zobaczcie jaki to ma rozmiar, jakie to jest malutkie. Ale fajnie, fajnie, zobaczymy czy się u nas sprawdzi. Leoś nie spał w takich otulaczach, no ale zobaczymy, może tym razem się sprawdzi. Także również taki piękny otulacz i to jest też rewelacyjna sprawa, tak jak mówiłam wam wcześniej, jak idziecie na przykład na baby shower. Piękne opakowanie, taki otulacz, czapeczka, no po prostu super. I ostatnia rzecz, teraz chyba w tym baby holu, w tym holu wyprawkowym, bo naprawdę jeszcze jest cała sterta, cały drugi pokój, więc rozdzielamy, to będą kwiatuszki. To będą kwiatki, które jak ja gdzieś zobaczyłam, to stwierdziłam, że po prostu nie ma żadnej opcji, żeby tylko płeć się nie zmieniła, ale muszą one być w pokoju mojej córeczki. Muszą gdzieś wisieć obok łóżeczka, gdzieś muszą po prostu być, jak je zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że muszą trafić w moje ręce. I pokażę wam tutaj zdjęcia, pokażę wam przebitki, jak to wszystko wygląda, dlatego no, że jeszcze pokoiku nie mamy i stricte wam tego wszystkiego nie mogę pokazać, jak to będzie już wyglądało docelowo. One są od Bilbo Kids, również zostawię wam linka. I zobaczcie, to są takie piękne kwiaty, które są przyczepiane, możemy je przyczepić do ściany, zrobić przepiękną kompozycję. No i wygląda to uroczo. Mam tutaj dwa białe kwiaty. Mam tutaj, słuchajcie, największy w odcieniu takiego brudnego różu. Czyli zobaczcie, jak to fajnie można zrobić na ścianie. Leoś ma tutaj taką naklejkę z pastelowe-love, którą uwielbiamy. A malutka będzie miała na swojej ścianie takie przepiękne kwiaty. Połączenie tych kwiatów. Jeszcze mama mi tutaj poda, chyba mamy szary, tak. Mamy jeszcze szary i również różowy. Także wszystko wam tu wrzucę na zdjęciach. A jak już pokój będzie docelowo zrobiony, to wtedy was zasypię zdjęciami na Instagramie i wam pokażę, jak to wszystko razem ze sobą przepięknie wygląda. Proszę bardzo. Także kochani, jeszcze mam tu takie skrzydełka. Te skrzydełka są w ogóle też świetne. Można je zaczepić na przykład gdzieś do łóżeczka. Super sprawa i fajna ozdoba. Tak, proszę bardzo. Kochani, także w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Ja się z wami żegnam cieplutko, serdecznie. Pozdrawiam was gorąco. Do zobaczenia w kolejnym holu wyprawkowym, a tam będzie się działo. Będzie się działo, będzie dużo fajnych rzeczy, także zapraszam serdecznie. Zostawcie kciuka, zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam was. Mua, buziaczki. Pa!